jak się przygotowujesz do samych koncertów? Chodzi mi o to, wiesz, czy się rozgrzewasz, czy wiesz nie co, wiem, czy medytujesz. Rozgrzewać, wiesz, jednak, nie, robić to, bo... No, na czym polega twoja rozgrzewka, jakbyś mógł przybliżyć? Powiem ci tak, robię 10-minutową rozgrzewkę i robię ją na sucho. Nie używam w ogóle padu. I polega ona na tym, że po prostu złączam ręce i robię to. Aha. I robię tak załóżmy przez minutę, potem kolejna minuta to nogi i gram na sucho, tak. I wiesz, minuta tego i wiesz, i nagle po 10 minutach jesteś naprawdę dobrze rozgrzany. Tak. Oczywiście wiesz, jakieś tam rozciąganie czasami, wiesz, no bo oczywiście były koncerty, na których się nie rozgrzewałem, no to wiesz, jak jeszcze grałem do tego muzykę rockową załóżmy, nie? No to powiem ci, że w trzecim kawałku to tutaj twardo. Była katastrofa, nie? Już wiesz, tak spięte mięśnie, rozumiesz, bo jeszcze dochodzi ta adrenalina, widownia i tak dalej. No to moim zdaniem należy się rozgrzewać, naprawdę jestem za tym, bo wiesz, no możesz sobie coś zrobić, nie? Po co? Albo nie ugrać po prostu. No albo nie ugrać, dokładnie. Już nie masz mocy, wiesz. A tak to wchodzisz, że jesteś zrelaksowany, wszystko jest na luzie, wiesz, czujesz, że jak to mówią Amerykanie, burn, wiesz, burn, czujesz to takie napięcie ciepełko, fajne, nie? I wiesz, i to też wpływa na jakość, no nie? Wiesz, od pierwszego kawałka jesteś już w domu, no nie? Tak. A jak załóżmy, tego nie robisz, bo ja miałem oczywiście mnóstwo koncertów, na których się nie rozgrzewałem, to wiesz, no starałem się grać po prostu bardziej pierwszy utwór na koncercie, starałem się grać bardziej delikatniej po prostu, nie? Żeby nie nadwyrężać rąk, tak, ale uważam, że fajnie jest jednak jak od pierwszego kawałka jest energia, nie? Tak. Ta, która powinna być. No ludzie tego oczekują. Oczywiście, no nie można ich zawieść. Tak, ale, płacą za bilety. Tak, tak. I tak dalej. Ale wiesz, chodzi o to, że jednak rozgrzewka jest ważna, no. I ja bym polecał to robić. Z własnego doświadczenia to wiem po prostu, nie? Miewasz tremę? Przed koncertami? Tremę miewam wtedy, jak muszę zagrać coś sam, a jak jest zespół, w ogóle jej nie ma. Nie mam tremy. Ale no, na przykład nie znaczy, wiem, jest taka adrenalina, taki wiesz, dreszczyk emocji, ale to nie jest to... Wiesz, pamiętam jak w szkole muzycznej miałem występy na fortepianie. Wiesz, było tak, że miałeś fortepian dodatkowy i zawsze na półrocze musiałeś zagrać przed nauczycielem i tam jeszcze był jakiś inny nauczyciel, albo jeszcze był koncert w ogóle dla ludzi, to się zdarzało też. I wtedy łapała mnie potworna trema. Ale wiesz co, wynikało to chyba z tego, że za dużo nie ćwiczyłem na tym pianie. Dlatego nie byłem doskonale przygotowany, rozumiesz? Ale i wiesz, i po prostu... I wtedy miałem jakby tremę, nie? A jeżeli chodzi o bębny, dzisiaj nie mam tremy. Nie, wchodzimy w ogóle z kombi, jest tak. Wiesz, w ogóle jest radość z grania. Ani telewizja, ani jakieś wielkie, bo gracie duże koncerty. Nie, no powiem ci, że ostatnio w Opolu trochę była trema. No bo to szybko, live, szybko, prawda? Graliśmy live, bo to nie było, to nie był playback, nie? I graliśmy tam Sotkiem Mojego Życia, tam gdzie jest jeszcze, wiesz, solo na Simonsach w środku. To wiesz, powiem ci, że miałem tremę i skostniały mi ręce trochę, ale wiesz, staram się nigdy jakby nie dopuścić do tego, żeby ktoś mógł to zauważyć, rozumiesz? To musi być naturalne, ja wtedy wiesz, staram się wiesz, w to wczuć, żeby nie było tak, nie? Oczywiście. O fuck, jestem w telewizji, nie wiesz? Za chwilę nie dam rady. Tak, nie dam rady, wiesz? Za 5 milionów Polaków to zobaczę. No, mam nadzieję. Mam nadzieję, ale pamiętam, wiesz, czasami to jest stresujące, ale po drugim kawałku już tego nie ma. Nie ma tego, nie. Czy nie masz syndromu czerwonego światełka? Nie. A jak zaczynam, wiesz, myśleć za dużo o tym, to wtedy zaczynam się mylić, nie? Dlatego lepiej to zrobić w ten sposób, że starasz się jakoś, znaczy po pierwsze nie myśleć o tym, tylko dać się ponieść muzyce, no nie? I wtedy to zaczyna płynąć. A jeżeli zaczynasz myśleć o tym, że o kurczę, muszę zagrać w ogóle zaraz równo werbel w klik, no to się nie uda, nie? Już lepiej grać, po prostu płynąć z muzyką. No.
Wróćmy teraz może do nagrywania w studio. Jesteśmy w studio. Tak, jesteśmy w świetnym studio. Świetnym, jednym z najlepszych w Europie, powiedzmy tak szczerze. Nie no, akustycznie jest Polsce, genialne. Więc polecamy studio. Serdecznie. Jasne. No i jest powód ku temu, żeby Ciebie zapytać o to, czy przygotowujesz się do sesji nagraniowych i jeżeli się przygotowuje, to już w jaki sposób? Czy znaczy, dużo ćwiczysz przed, czy tak, grasz? Tak, oczywiście, no ćwiczę. Mhm. Ogólnie, jeżeli chodzi o tę sesję, w której teraz uczestniczę, to jest to nowa płyta zespołu Kombi, która jest nagrana na setkę. No, rzeczywiście, także, tak jest. Żeśmy dzisiaj to sprawdzili i grają chłopacy na setkę. Gramy na setkę, jest to nowość, bo w ogóle zespół Kombi, nie wiem, może miał na setkę nagrania, ale to było w latach 80. Pierwsza wczesnych. Płyta no, była nie. Na setkę. Tak, ale od wielu, wielu lat to nie miało miejsca. I wiesz, myślę, że po prostu trzeba do tego wrócić, bo wiesz, jest w tym jakaś prawda. Jak tego słuchasz, to od razu po prostu... Wiesz, czujesz, że to jest grane przez ludzi, że to jest live i wiesz, i nawet jeżeli to nie jest do końca perfekcyjne, to jest to prawdziwe, no nie? Wiesz, to nie jest wyrównane do gridu, tak. Do metronomu, to jest po prostu oczywiście grane pod metronom, ale grane po naszemu, no nie? I wiesz, nie zawsze może wszystko się zgadza, ale jest to prawda. Tak. I po prostu ja na przykład liczę na to, że to się spodoba, no bo kiedy ja tego słucham, to wiesz, czujesz, że to jest to, no nie? Mhm. Że wiesz, jest to po prostu grane od początku do końca, a nie jest to przeklejone, no nie? Że no wiesz, zrobimy loop, tak. Wiesz, zrobimy loop 4 albo 8 taktów i zapętlimy to, nie? Ale jeżeli chodzi o przygotowanie do studia, wracając. Dokładnie. No to w przypadku tej sesji mieliśmy próby, które trwały 2 miesiące. Oczywiście nie było tak, że graliśmy codziennie przez 2 miesiące, ale graliśmy załóżmy 1 tydzień, potem robiliśmy przerwę, żeby chłonąć, nie? Rozumiesz, żebyśmy mieli jakby dystans do tego, co robimy. No a oprócz tego, no to ja ćwiczyłem też trochę w domu do metronomu również, ale też do dema, które mieliśmy nagrane wcześniej, żeby jakby wejść w ten feeling. No i no tak, no ćwiczyłem oczywiście, no bez tego moim zdaniem no, ciężko jest wejść do studia i wtedy właśnie czujesz się niepewnie, rozumiesz? Także lepiej tego uniknąć i jednak sobie poćwiczyć parę dni przed sesją, żeby wejść pewnie to zagrać, nie? Wtedy to będzie najlepsze dla perkusisty, nie będzie się niczym stresować, nie będzie myślał o metronomie, to będzie płynęło. To jest moim zdaniem, tak powinno być. Kiedy gram inne sesje, też tak robię, że staram się, znaczy dostaję załóżmy jakiś materiał i ćwiczę go załóżmy w piwnicy i może nie też za dużo, nie? Ale wiesz, zapoznaję się z groove'em, no nie? Jak płynie bas, jak wiesz, w jakim tajnie to jest, czy to jest bardziej grane załóżmy do tyłu, do przodu, tak czy siak. No i oprócz tego oczywiście no, jest taka codzienna rutyna, wiesz, że ćwiczę jakieś tam rzeczy werblowe i tak dalej, żeby być w jakiejś tam formie, żeby ręce były, wiesz, jakby... Sprawne. No, sprawne, oczywiście. A jeżeli chodzi o techniczne sprawy, no to wiadomo, no naciągi kupuję, wiesz, dobieram werble, kupuję jakieś tam, wiesz, blokady, żeby nie rozstrajały się bębny, wiesz, no... Takie techniczne rzeczy, żeby... Bo wiesz, ja uważam, że jeżeli jestem perkusistą, no to na mnie spoczywa załóżmy strój bębnów. To, żeby perkusja się nie rozstrajała, żeby brzmiała. Wiesz, wszystko było jak należy z bębnami. Przynajmniej ja tak uważam, żeby tak było, no nie? Że to jest moja jakby odpowiedzialność za to, którą biorę, no nie? No i wiesz, potem załóżmy w studio dopiero dobieramy jaki naciąg, jaki werbel, no nie? I załóżmy, na tej sesji jest tak, że dobraliśmy jeden werbel i on nam się podoba i używamy go w każdym utworze. A. No nie? Na innych sesjach było tak, że... przestrajacie go, czy raczej strój jeden? Powiem ci, że czasami trochę go przestrajamy w górę, żeby brzmiał wyżej. Kwestia do tonacji pewnie. Tak, tak, ale ogólnie powiem ci, że jest ten sam strój, jak na razie i to działa, no wiesz, jak słuchamy, podoba się, co zmienić. Jak działa, no to nie ma sensu wiesz, zmieniać. Po co jakby szukać, nie? I tracić czas, jak już wiemy, że to jest to i ten,
no nie? I wiesz, no i zawsze jest tak, że tam przez pierwszy dzień no to jest dobór tego dźwięku i szukamy go. Nie ma na to żadnej rady, wiesz. Pierwszego dnia raczej nie nagramy nic zazwyczaj, nie? No i wiesz, i dobieramy po prostu dźwięk perkusji. No i tyle, no. Nie wiem, co więcej powiedzieć. No tam nie ma jakby filozofii w tym, no bo też nie należy jakby dołączać jakiejś mega filozofii do gry na bębnach, no nie, wiesz. Oczywiście. Grasz albo nie grasz, no. Wiesz, czasami na przykład bywa tak, że są osoby, które na przykład rozpisują sobie utwory w nutach, czyli... A nie, no to oczywiście. Bo to jest kwestia zapamiętania formy też utworu. Ja myślę, że to jest tak, że wiesz, jak ktoś przychodzi na świeżo i też my nie zna czegoś, no, albo musi, to nie pamięta, to w tym wypadku, jeżeli chodzi o tą płytę zespołu Kombi, którą nagrywamy, no to były próby i ja wiem, właśnie, gdzie gram, jakie przejście i gdzie jest aranż, jakie są akcenty i tak dalej. Gdzie wejść na jaki hi-hat, gdzie go otworzyć mniej więcej, nie? Chodzi o aranż. To oczywiście, ale uważam, że tak, oczywiście, jeżeli masz jakieś wątpliwości, to piszesz nuty. Dokładnie. No nie? Czyli używasz też takich sytuacji, że sobie tam... Tak, ale bardziej, wiesz co, staram się to brać na ucho. Czyli jednak ucho i głowa. Tak, bo oczywiście, wiesz, no... Nuty znam bardzo dobrze, nie? Ale staram się to brać jak najbardziej muzycznie, żeby to było właśnie, wiesz, żeby był feeling, no nie? Oczywiście, żeby mieć nuty ściągę, to też, ale tak, żeby zrozumieć rytm, no nie? O to chodzi, moim zdaniem.